Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku cyklu One Piece Pirate Warriors, czyli One Piece Kaizo Komuso. Kolejny odcinek, epizod czwarty tym razem. I w tym epizodzie odwiedzimy pewną tajemniczą wyspę, której niestety nazwy nie pamiętam. Tutaj jest napisane Adventure in a Nameless Land, czyli jakby przygoda w jakby kraju bez nazwy. Nie pamiętam, jak się nazywała ta miejscowa, ale tam poznamy Choppera, czyli jakby tajemniczą nowego członka naszej drużyny Słomianego Kapelusza. Ogólnie tutaj fabuła jest dość zawiła, gdyż to jest początek sagi zwanej sagą Alabasty, bardzo, bardzo rozbudowanej, bardzo długiej sagi. No i tutaj jakby poznajemy Vivi w sumie poznaliśmy, nie pamiętam, czyli tutaj w tej... Nie, chyba wcześniej poznaliśmy, tak, wcześniej ona wpadła na nas statek i jakoś tak ją poznaliśmy. Okazało się, że ona jest jakąś księżniczką, która musi się dostać do pewnego swojego kraju, żeby go uratować. No i po drodze odwiedzamy ten kraj, ponieważ Nami zachorowała. Bardzo ciężko jest chora na jakąś taką chorobę wirusową czy jakąś, no i bez pomocy lekarza umrze. A w naszej jakby załodze nie ma za bardzo lekarzy, więc no... Powinniśmy poszukać jakiejś pomocy gdziekolwiek. No i tak trafiliśmy właśnie na tą tajemniczą wyspę. Dowiedzieliśmy się, że jest doktor Kureha, czyli taki lekarz na tej wyspie, który może jest w stanie, będzie w stanie ocalić Nami.最高速度でアラバスタ王国へ進めてほしいの。当然よ。約束したじゃない。だったらすぐに医者のいる島を探しましょう。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。そうさ。それ以上スピードは出ねえ。 いいのか。お前は王女として国民100万人の心配をするべきだろう。そうよ。だから早くナミさんの病気を治さなきゃ。よく言ったビビちゃん。惚れ直したぜ俺は。いい度胸だ。ごめんなさい。気を使わせて。無理しないでナミさん。悪いビビ。 やっぱ私ちょっとやばいみたい。近くに島があるはずよ。サンジさん、注意して水平線を見てて。確かに見えた。島があったぞ。 いいよ、おぶってくから。 それでも悪化するに決まってるわ。 早く見せた方がいいだろ。いけるや。てめえがいけてもナミさんへの負担は半端じゃねえぞ。あの山から転落したら健康な人でも即死よ。ナミさん、よろしく。そこだけな。任しとけ。 Okej, no i niech rozpocznie się rozgrywka. W tym momencie Nami będzie niesiona przez Luffy'ego. Całą tą rozgrywkę będziemy musieli przenieść Nami do lekarza po prostu, który znajduje się dość daleko od tej wioski, w której tutaj Nami na początku odpoczywała i leżała. Oczywiście Nami sama nie jest w stanie się tam dostać, więc jakąś umowę taką zawarła z Luffy'm, że powierza mu swoje życie, no i Luffy musi ją zanieść. Oczywiście też z nami jest Sanji, żeby tutaj jakieś troszeczkę łatwiej nam było. Więc Sanji będzie cały czas za nami chodził, oczywiście będziemy się z nim tutaj rozstawać. No i tak, Nami, gdy ją niesiemy, ma ograniczone życie, jakby życie jej się kończy troszeczkę. Jeżeli dojdzie do zera, no to niestety Nami umrze. Jak widzicie, tutaj mamy też odliczanie czasu, więc 5 minut jakby od pełnej regeneracji życia Nami, tyle on może wytrzymać bez ciepła. No i kiedy dostaniemy się do jakby miejsca, gdzie jest ogrzewanie, czyli na przykład właśnie takie tutaj są rozłożone momentami ogniska rozpalone,
Kiedy podejdziemy do ogniska, no to nami, życie nami się regeneruje. Oczywiście możemy też odkładać nami, właśnie jak teraz to zrobiłem, w pewne miejsce, na takie łóżka. Troszeczkę to jest naciągane, gdyż no nie sądzę, żeby takie łóżka były tak naprawdę tutaj po drodze, no ale niech będzie. No i raz pokładziemy ją na to łóżko i wtedy możemy jakby działać tak, jak normalnie działamy, czyli mamy te wszystkie ataki Luffy'ego i tak dalej, bo gdy niesiemy nami, nie możemy ani atakować, ani używać jakichś takich innych zdolności Luffy'ego. Takie podstawowe, typu właśnie otwieranie skrzyń. Co tutaj mamy? Dobra, nie wiem, czy to jest życie dla nami, czy dla nas. Nieważne, dobra, nami tutaj musi odpocząć. No i tutaj będzie masę takich logicznych, jakby logicznych elementów, w sumie bardzo prostych. Na przykład wiecie, tutaj musimy się przenieść bez nami i zrobić most, żebyśmy mogli ją przenieść spokojnie na naszych plecach, więc nie jest to nic trudnego. No i oczywiście, jak się pojawią przeciwnicy, też musimy szybko ją gdzieś odłożyć, gdyż no, gdy ją mamy na plecach, jesteśmy całkowicie bezbronni. Swoją drogą zastanawiam się, gdzie teraz Sanji poszedł, gdyż on cały czas tutaj za nami powinien biegać i nas chronić. Dobra, mamy tutaj ogień, możemy już tutaj zregenerować jej życie. Jak mówię, nie jest to dość trudne, nie ma takich sytuacji, kiedy na przykład nami, wiecie, jest o krok od śmierci i tak dalej. Czy mogę to otworzyć teraz? Nie, chyba muszę ją odłożyć gdzieś. Gdzie tu jest jakieś łóżko dla niej? Jakieś skrzyneczki tam są, może tam? O, tutaj jest łóżko, dobra, to odkładamy ją. Dobra, i co teraz? O, no i dobra, są wreszcie przeciwnicy. No, gdybyśmy mieli teraz nami na rękach, no to naprawdę byłoby ciężko tutaj cokolwiek zrobić z nimi, gdyż żaden atak na nich nie działa. I chyba się zastanawiam, jeżeli oni nas zaatakują wtedy, kiedy mamy nami na naszych plecach, no to wydaje mi się, że ona umiera, więc... No więc logicznym jest, że trzeba ją tutaj odłożyć. Zastanawiam się, cholera, gdzie jest Sanji? Cały czas on tutaj gada, a jakoś go tutaj ostatnio nie widziałem. Mam masę tutaj przeciwników się pojawiło. Ogólnie jakby historia tego kraju tutaj, tego lodowego, jest taka, że ten kraj przejął taki dziwny pirat, nie wiem, czy on był piratem, tak, chyba tak, nazywał się Wapol. No i on już od dawien dawna jakby zniknął z tego kraju, tutaj wszyscy sobie żyją w miarę okej w tym momencie. Ale akurat dziwnym trafem się stało, że kiedy Luffy powrócił, on też powrócił, nie wiem, czy on, nie pamiętam, czy on właśnie za Luffy'im jakby się wybrał i trafił na tą wyspę, bo nie mógł jej znaleźć, czy po prostu postanowił, że jednak wróci do swojego królestwa. No i on na tą wyspę też wyruszył, gdzieś tutaj, nie wiem, czy jeszcze nie dopłynął, czy coś w tym momencie akurat, ale niebawem się tutaj pojawi ten cały Wapol. On był takim złym władcą, nikt go tutaj nie lubił za bardzo, wszyscy się go bali, on był taki bardzo despotyczny. No i po odejściu tego Wapola, po tym jak on wypłynął w morze, no to oni sobie wybrali mieszkańcy tej wioski, takiego niepisanego trochę przywódcę. I ten przywódca, nie pamiętam jak on miał na imię, ale mieszkał w wiosce z nimi. Nie mieszkał na zamku, bo ten Wapol miał taki wielki zamek. No a w tym zamku w tym momencie mieszka właśnie ta doktor Kureha, czyli ta lekarka, do której właśnie mamy zanieść się nami. W tym zamku tego Wapola, który kiedyś tam był zajęty przez niego. Swoją drogą, tak, doktor Kureha, ona ma głos tego samego aktora głosowego, jaki daje głos dla Son Goku, więc jest bardzo charakterystyczny taki głos takiej starszej babci. No, według mnie pasuje on zarówno do Goku, jak i do tej doktor Kurechy. Chociaż wydaje mi się, że do tej doktor bardziej, no bo jednak ona tutaj jest starą jakby babcią taką, starszą panią, a no, głos też daje starsza pani, więc w sumie bardziej powinno pasować. Dobra, tutaj muszę się troszeczkę sprężyć, gdyż jak widzicie, życie nami cały czas schodzi. To nie jest tak, że jak ona sobie leży w tym łóżku, no to jakby ma nieskończone życie. Cholera, nie złapałem się tego. Muszę się wrócić teraz. No jest to troszeczkę kłopotliwe. Znaczy, te zagadki logiczne są proste, no w zasadzie wiadomo, gdzie iść trzeba, ale momentami ja mam problem z na przykład wycelowaniem albo z wybraniem odpowiedniego klawisza, kiedy mamy go nacisnąć w danym momencie. Więc to może być trochę kłopotliwe. No i potem muszę się wracać strasznie dużo, żeby być w tym miejscu, którym powinienem być. W sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo tutaj w sumie opuściłem te wszystkie mosty, ale chyba tam jeszcze jeden most był do opuszczenia, więc jeszcze raz spróbujemy. O, właśnie w tym momencie mam problem. Uda się? Kurde, spieprzyłem i to na samym początku. No Jezu, znowu muszę wracać na górę. Tak, zawsze miałem właśnie problemy z tym takim świderkiem, kręciołkiem.
Szybko, żeby ta Nami nie umarła, już połowę życia jej tylko zostało. Dobra, jestem tutaj i teraz musimy się przedostać tam, żeby... W sumie nie wiem, co tam jest, zaraz zobaczymy. Okej, teraz to musi się udać. Jest, dobra, jestem, uff. Okej, aha, mamy tutaj jeszcze jedną bramę do opuszczenia. Ooo, jest, mam, dobra. Kurde. Jest, złapałem się, jak to możliwe? Chyba, no, gra mi troszeczkę pomogła, bo nie wydaje mi się, że udało mi się trafić w klawisz, znaczy w odpowiedni moment. Ale dobra, nieważne, udało się opuścić wszystkie bramy. Czy tam jest jeszcze coś do zrobienia, czy nie, bo już... Nie, dobra, chyba za daleko wybiegłem. Tutaj widzę, że Nami może sobie odpocząć, więc tak, musimy najpierw po nią iść, zabrać ją. Ogrzać przede wszystkim, bo już widzicie, ledwo co zipie. Biedaczka. Swoją drogą, dziwię się, że Luffy'emu nie jest zimno w tym momencie. Ta kraina była bardzo taka mroźna, a... Jak widzicie, on cały czas w tych samych ciuchach biega, chociaż... Chyba te jego spodnie są takie na końcu puchate, nie wiem, czy one takie były na samym początku, ale... Na samym początku fabuły, ale nie wiem, czy on założył je takie, bo tutaj było zimno, chociaż nie wiem, czy to cokolwiek go ogrzewa. Okej, Nami jest odnowiona, ma pełne życie i możemy szybko, spokojnie ją tam przenieść w miejsce, w którym sobie spocznie, a my dalej będziemy działać. Pamiętam, że ta saga bardzo mi się podobała w miarę. Znaczy nie była taka, wiecie, upierdliwa, tylko nawet ciekawa i zwłaszcza, że spotkamy tutaj w tej sadze nowego naszego towarzysza broni, jakby naszego Nakama nowego. No i też była dość ciekawa, ponieważ no jakby odgrywała się w tej mroźnej krainie, coś zupełnie nowego. No i też podobała mi się właśnie ta historia tego, no mogę już powiedzieć, Choppera, który tutaj dołączy do nas, była bardzo wzruszająca, bardzo taka łapiąca za serce i bardzo mi się właśnie ta postać tego Choppera spodobała przez tą historię przedstawioną tutaj. Tylko cholera, teraz gdzie ja mam iść? Bo zaraz tutaj byłem, mam się wrócić? Nie wiem, nie mam pojęcia, kurde. Na ten stalaktyt tutaj wskoczyłem, czy stalagmit, nie wiem jak to się nazywa. No ale tutaj nie mam nic do roboty, tak? Czy tutaj mogę gdzieś wskoczyć? Cholera, znowu się zgubiłem. Nieraz mam w tej grze, że nie wiem po prostu gdzie iść. Nie no, wróćmy się, bo naprawdę tutaj nic nie zdziałam. O, a tutaj chyba nie byłem. Dobra, chyba, dobra, filmik jest, więc raczej tutaj dobrze jestem. W dobrym miejscu. Możemy zapisać grę, to nie będę tego robił, gdyż myślę, że uda mi się to wszystko przejść na jedno kopyto. Okej, musimy przenieść Nami dalej, tam widziałem ogrzewanie, więc nie będzie z tym problemu, żeby odrodzić jej życie. Dobra, pełne życie i jedziemy dalej. Gdzie jest ten Sanji cały, bo on, pamiętam, był po prostu z nami cały czas w anime, a tutaj no, na rzecz tego, tych platformowych elementów, z którymi tylko Luffy sobie może poradzić, chyba go wycięli, że niby tam jakby, nie wiem, idzie inną drogą czy coś takiego. Okej, okay, o, zawaliły się, no i dobrze, przynajmniej wiem, że nie będę musiał tam wracać, a przynajmniej nie tą drogą. O, tutaj mamy uwaga na te króliki. Pamiętam, że tutaj chodziły takie niedźwiedzie, którymi trzeba było się ukłonić. I potem, pamiętam, Usopp czy kłaniał się zawsze nie tylko niedźwiedziom, jak i również jakimś takim starszym kobietom, które wyglądały tak jak niedźwiedzie, gdyż ich nie odróżniał za bardzo. A to było takie sympatyczne bardzo, tak. To było takie, powiedzieli, że trzeba się ukłonić tym i tak wielokrotnie na przestrzeni fabuły tej krótkiej sagi było właśnie taki moment, że pojawiał się niedźwiedź, wszyscy się tam ukłaniali i potem szli dalej po prostu. Takie niby nic, a mi to strasznie bawiło. Dobra, gdzie ja mam teraz iść? Widzę, że Sanji tutaj się wreszcie pojawił. A, tutaj, okej, okay. Tutaj jest jakiś znak czy coś będę miał. Dobra. Ty, a gdzie ja jest Nami? Bo ją wyrzuciłem. Dobra, Luffy wpadł na kolejny genialny pomysł. O, nagle Nami się pojawiła. Nie wiem, co to było. Może to się działo w wyobraźni Luffy'ego. Dobra, co tutaj mam zrobić? Aha, pieprznąć głową, okej. Co to pieprznięcie głową zrobiło? Jakąś tą lawinę rzuciło? Okej, tak. Tak, bo po prostu nie mogłem nigdzie Nami tutaj zostawić, więc jeżeli bym chciał rzucić się w wir walki, no to Nami by została zabita.
O, no i mogę się teraz jakby przedostawać tutaj dalsze elementy, nie muszę je po prostu odkładać na mini, gdzie tylko po prostu z nią na plecach mogę użyć mojej głowy, żeby przedostać się przez pewne miejsca. A, czyli dobra, wróciliśmy tutaj do punktu wyjścia, z tego co pamiętam, to tam się zawaliły za nami te kamulce wielkie, tylko nie wiem, gdzie mam teraz iść. Czy to jest po prostu taki moment, gdzie mogę sobie wrócić, ale nie muszę, czy po prostu mam iść tam dalej, czy tutaj mam coś, miałem coś zrobić jeszcze? Zaraz, czy tutaj coś jest do zrobienia? Tam Sanji na nas czeka, ale którędy? Nie, wiecie co, chyba jednak trzeba tam się przedostać, mimo iż to jest taki backtracking, czyli się musimy wrócić. To mimo wszystko chyba tam coś na nas czeka, nie wiem, czy coś nowego. Może dzięki temu, że Luffy odkupił tą możliwość uderzenia głową o te takie drewniane drzwi, to mu pozwoli właśnie przenieść się dalej. Oj, bardzo dobrze, że ogień jest, troszeczkę nami może wrócić do zdrowia. No, tak myślałem, tutaj trzeba się przedostać. Okej, dobra, już wiem, gdzie iść. Zawaliło się, więc teraz już nie mam drogi powrotu. Odkładamy nami. O, akurat wszystko pasuje, że jest akurat miejsce, gdzie możemy ją położyć i możemy też przejść dalej. Dobra, jedziemy nami dalej. Czas nagli. A ty niebawem mam to umrzesz. Nie wiem w sumie, na co ona była chora, czy jakąś odmiany grypy, czy coś takiego, no ale pamiętam, że była na skraju śmierci. No i ta cała Vivi, która jakby nasza, dołączyła do naszej drużyny, żeby odzyskać swój tron, co będzie oczywiście w kolejnych odcinkach wyjaśnione bardziej. Zrobiła sobie przerwę, żeby uratować właśnie naszą Nami, bo w sumie mogłaby powiedzieć, nie, płyńmy tam do naszego kraju, zostawmy ją, niech zdycha, ale mimo wszystko okazała się dobrą osobą i pozwoliła, żeby troszeczkę zboczyć z kursu na tą lodową planetę, znaczy planetę, Boże, na tą lodową wyspę i no i żeby Nami została jakimś cudem uleczona. Dobra, widzę, że tutaj na dole jest masa przeciwników. Aha, dobra, tam mamy ją odłożyć. Tylko w jaki sposób? Bo tak, tutaj most jest zamknięty, więc tego nie zrobię. Muszę iść na dół i tam czeka na mnie zgraja przeciwników, ale Sanji tutaj dobra nawala, więc mam nadzieję, że to wystarczy. Dobra, gdzie ja mam iść? Zaraz, Sanji nas krzyczy, że nie powinniśmy tutaj być. No to what the fuck? Sanji nas broni, a nie sobie tam gdzieś biegasz i walczysz. Dobra, zdecydowanie trzeba gdzieś tutaj na górze się tutaj... Ale gdzie? To jest zamknięte. O, tutaj za nami polas koleś, cholera. Mam nadzieję, że zaraz nas odzostawi. Czyżby tam? Ale w jaki sposób mam się z nami tam przenieść? Mogę? Wow, niesamowite. Nawet nie wiedziałem, że można się przenosić tak z kimś na plecach. Chyba wcześniej tego nie dało rady. Może jakby Luffy przestał uważać na nami aż tak bardzo i raz uderza głową w ścianę, raz teraz się tutaj skacze z nią. A to przecież jest szkodliwe dla jej zdrowia, takie nagłe zrywy, z tego co pamiętam. O, i tutaj, wow, niesamowite. Ogień i łóżko, więc w sumie nami jest teraz nieśmiertelna w tym momencie. W sumie można byłoby ją tutaj zostawić, by sobie dożyła późnej starości, ale dobra. Czas pomóc Sanjiemu tłuc tych popleczników Łapola. Nie pamiętam, czy oni tutaj byli w tym momencie. Chyba tak, chyba właśnie wtedy też pojawiła się ta cała armia tego Łapola, ta cała inwazja na tą wyspę, żeby odzyskać ten swój utracony tron. Dobra, jest końcówka została. Jeszcze ktoś? Tutaj jakieś płotki są. Sanji, zajmij się nimi. Okej, okay, Sanji chyba rozwalił, bo mission complete. Okej, okay, biegniemy po nami. Tak, dzięki, że Sanji, że nam mówisz, co mamy robić, bo bym nie wiedział naprawdę. Ale nie, momentami w sumie w tej grze można się zgubić tak naprawdę. Zwłaszcza w takich etapach, gdzie trzeba troszeczkę ruszyć głową i wiedzieć, że trzeba najpierw nami odstawić tam, potem trzeba otworzyć taki most i tak dalej, więc bardzo dobrze, że mamy jakiegoś takiego przewodnika, którym jest Sanji w tym momencie.
sumie też fajnie, że zrobili taki, taką planszę, gdzie nie tylko chodzimy i nawalamy, tylko również przenosimy właśnie jakiegoś takiego chorego człowieka. Dość ciekawe rozwiązanie. Mogliby w sumie tego nie robić, mogliby zrobić kolejną misję, gdzie idziemy i nawalamy po prostu naszych przeciwników, a mogli i zrobili właśnie w ten sposób dość ciekawy, urozmaicając tą grę.嘘だろ。なんだこの動きは。ゴリラかよ。違う、白熊だ。ウサギだよ。お前今ゴリラって言ったじゃん。いいか、ルフィ。お前は絶対にこいつらに手出すな。 Okej, jak widzieliście, Luffy nie może walczyć, gdyż po prostu ma cały czas tą nami na karku, więc musimy teraz przejąć kontrolę nad Sanjim i skopać dupę tym lapinom, tak to jest to nazwane. Mamy tutaj super atak, więc możemy go użyć. Tak, Sanji jest dość fajną postacią, tylko jeżeli właśnie mamy do czynienia z pojedynczym przeciwnikiem, ewentualnie właśnie teraz jak walczymy z dwoma bossami, no to jest dość dobrą postacią, gdyż on się skupia właśnie na jednym swoim wrogu. Nie jest zbyt dobry w rozwalaniu, tak jak to Luffy robi, hordy przeciwników naraz, więc akurat Sanji do walki z tymi lapinami się nawet dobrze nadaje. Oni cały czas rzucają jakimiś kurde lodowymi kulami. Pamiętam, miałem z nimi, jak pierwszy raz to przechodziłem, bardzo duży problem, gdyż cały czas we mnie, a jaki nie jeden rzucał, to drugi i tak dalej, więc jakoś musiałem cały czas napierać na nich, bo byłem taki bardziej defensywny w walce z nimi, ale postanowiłem raz, że będę cały czas ich atakował i to się opłaciło, więc w tym momencie również będę to robił. Dobra, widzę, że tutaj Sanji ma jakieś ataki, ale jakoś tak nie kleją one się, zobaczcie, cały czas te pieprzone króliki uciekają ode mnie, chodź tutaj. Yeah, dobra, ogłuszył się, więc szybko teraz go lejemy. Oh yeah, piękne combo. Zginął? Zginął. Dobra, został tylko jeden, więc nie powinno być problemów. Nikt nie będzie nam przeszkadzał, lapinie. Co tutaj mamy? Herbatkę. Okej, okay, herbatka da nam SP, więc będę mógł użyć mój specjalny atak w tym momencie. Chodź tutaj. Tak, czarnonogi. Chyba tak się on nazywa, taki ma pseudonim Czarnonogi Sanji. Sanji Czarna Stopa, nie pamiętam jak za bardzo, ale na pewno ma coś związane z nogą. Yeah, okej, okay, mission complete, rozwaliłem te lapiny. あのクソウサギども。おい、サンジ、どうしたんだ。おい、逃げるぞ、ルフィ。逃げるってどこへ。どこでもいい、どっか遠くへだ。雪崩が来るぞ。 Tak, jak widzieliście przed chwilą, pieprzone króliki zrobiły lawinę, skakały i lawina na nas spadła. Sanji gdzieś zniknął, a my zostaliśmy sami na sam z nami. Musimy ją teraz tutaj samemu jakoś odratować. Luffy nie jest dobry w takich sytuacjach, kiedy no zwłaszcza musi ruszyć głową, bo jakby nie od niego zależy, tylko znaczy od niego nie zależy tylko jego życie, tylko również życie jego przyjaciół, a w tym momencie musi się powstrzymać od wszelkiej walki, żeby ratować nami, więc może być to dla niego kłopotliwe, zwłaszcza, że nikt mu nie daje wskazówek. Okej, dobra, odkładamy ją i wreszcie jesteśmy w swoim żywiole, możemy robić co chcemy, ale co chcemy zrobić? Musimy znaleźć tutaj
ścieżkę dalej. Co tutaj mamy do roboty? Tutaj widzę, że... Aha, okej. Czyli tam mamy wskoczyć, hop. Kolejny genialny pomysł Luffy'ego. Tak, no i z tego co pamiętam, to ten pomysł to było to, żeby użyć tych wybuchających beczek, które nie wiadomo co tam robią. Tylko zaraz, czemu ja nie mogłem ich złapać? No tak, mam je rzucić, pamiętam. Mam je rzucić chyba tam i... Okej, teraz mogę, no. Najpierw muszę... Tak, rozpalić ognisko. W sumie nie wiem, czy muszę to zrobić, ale na pewno mi się to przyda. Tak, muszę, bo tutaj ogniska rozpalonego nie ma. No i rozwalić teraz tutaj te drzwiczki. Pięknie, chyba wszystko. Chyba więcej nie trzeba niczego robić. Przejdziemy się tam, zobaczymy co tam na nas czeka. Żeby jakby jak już z nami będziemy, nie będziemy musieli jakby się wracać. Bo coś nam wypadnie czy coś takiego. Cholera, chyba nie miałem tutaj wskoczyć, ale dobra, wiem gdzie jest nami. Gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś nami? Tutaj ogień ci rozpaliłem. Gdzie ją podziałem? Chyba na dole. Aha, dobra, tak, tam ona leżała, zapomniałem już. Tu jesteś, Nami-san. Idziemy. Są tu jakieś inne schody, żeby ci tutaj... Niestety nie, musimy się wspiąć po tych... Szkoda, że Luffy tak wolno biega z tą Nami, jak ją ma na plecach. Irytujące to jest, próbuję to jakoś przyspieszyć, ale... Mimo wszystko nie udaje mi się. Dobra, czy możemy? Możemy z nią wskoczyć, okej. Okay. Nasza głowa jest bardzo, bardzo użyteczna w tym momencie. No i wreszcie jesteśmy tam, mamy ze sobą Nami i jedziemy dalej. Dobra, jest łóżeczko, możemy ją tam położyć. Zregenerowała się, zregenerowała swoje siły. Ej, co jest? Dobra. No i dobra, kolejna jakaś łamigłówka, ciekawe czy... Dobra, już wiem, że trzeba tamte drzwiczki najpierw otworzyć. Okej, strzałki mamy, w sumie to tak jest trochę śmiesznie pokazane. No nie wiem czy tak naprawdę było. Troszeczkę to jest tak za bardzo na potrzeby gry zrobione i mało realistycznie to wszystko wygląda, wnętrze tej jaskini i tak dalej. Ale dobra, tutaj strzałka kolejna nas prowadzi, kolejne jakieś bomby, coś będziemy musieli wysadzać zaraz. Dobra, jestem w tym momencie, tutaj są te bomby. I co ja mam nimi rozwalić? Tam coś jest? Coś na mnie tam czeka? Nie, tam nic nie ma. O, mam to użyć, okej, to mogę w sumie bez niczyjej pomocy, bez żadnych bomb spokojnie sobie tutaj postawić. I teraz muszę wziąć bombę. A, tak, i potem dalej są te drzwiczki chyba. Co jest? Dobra. Dalej są te drzwiczki, które muszę otworzyć tą bombą. O tak. To żebym trafił. Dobra, pięknie, udało się, wszystko dobrze. Teraz, czy mogę się tam jakoś dostać? Bo tam widzę, że coś na nas czeka. Ja nie lubię zostawiać takich niedokończonych spraw, jak już... Wow, fuck! Ach, wpadłem do wody chyba w sumie pierwszy raz. Nie wiedziałem, że w tym etapie można wpaść do wody w ogóle. Prędzej wyobrażałbym sobie, że można zamarznąć. Widzę tutaj, że można rozpalić ten ogieniek, ale w sumie nie muszę tego robić. Chociaż cholera, czemu ja tam się nie mogę przenieść? Zaraz, może rozpalimy jednak. Może nam będzie to potrzebne w końcu. Po coś ten ogieniek tam jest, mogę tu przeskoczyć? Nie. Nie będę musiał stąd to rzucić. Dobra, pięknie, wszystko się udało. Gdzie teraz? Tu się wrócimy. Zobaczymy co tam jest jeszcze, bo tam jeszcze nie byłem. O, kolejne łóżko dla nami, no dobra, czyli będę już wiedział gdzie można ją przenieść troszeczkę bliżej. Chociaż co to za odległość jest tak naprawdę. Wytrzymałabyś nami tą podróż tutaj na plecach u mnie. Poczekamy aż się zregeneruje do końca. Dobra, jedziemy. W sumie to już mam wszystkie drogi tam otwarte. Mógłbym teoretycznie już tam jakby naprzód iść, ale chcę ją na chwilę tutaj jeszcze zostawić i zobaczyć co jest za tą boczną ścianką. Tam widziałem, że można jeszcze przejść jakoś. Chyba pamiętam jak to się robiło. Tutaj trzeba było jakby od nowa zacząć, ale wybrać inną ścieżkę
kiedy skaczemy po tych właśnie elementach tutaj tej jaskini. Na prawo, tak? Dobrze chyba. Tutaj jeszcze nie byłem. Tylko gdzie teraz? Wiem, że beczki mogę użyć, ale po co mi beczki, cholera? Aj, chyba jednak spieprzyłem. Chyba jednak nie tu. Aj. Ale tu przecież tutaj też nie mogłem się o nic złapać. Widzę, że są te takie... Zaraz. O co tu kurde chodzi? Dupa, no nigdzie nie działa. A jak widzę takie miejsce, gdzie jeszcze nie byłem, a mogę się dostać teoretycznie, no to szlak mnie trafia. Może z tej strony jakoś? Bardzo możliwe, że dobrze teraz idę. Tak, i teraz mam wybór. Okej, dobra. Jest, i skrzyneczka na mnie czekała. Co tam mamy? Coina, no bardzo dobrze. Też nie wiem, czy to było warte tego mojego czasu poświęconego na odkrycie tego miejsca, odkrycie tej wejścia do tej miejscówki. Dobra, na mnie nas czeka, idziemy stąd, bo już mnie szlak trafia. O tych łamigłówek i tak dalej. Chodź, Nami-san. Nami-chan, Nami-swan. Różnie to Sanji mówi. W sumie nie wiem, czemu Sanji nie biega sobie z tą Nami tutaj. Na pewno wielką przyjemność by mu to sprawiło. Chociaż właśnie nie wiadomo, co Sanji by zrobił z tą Nami. Więc lepiej go może nie zostawiać sam na sam z nią. O cholera, lapiny kolejne. Ja mam Nami, muszę szybko ją gdzieś odłożyć. Dobra, tu widzę skrzyneczki, widzę łoże. Skrzyneczek nie mogę otworzyć, mając Nami na plecach. A szkoda, dobra, to będę musiał otworzyć potem. Szybko. O dobra, kolejne miejsce, gdzie Nami nie zginie, gdyż zarówno jest ocieplana, jak i leży na łóżku. Ach, chciałem to zrobić, ale dobra, muszę najpierw pokonać lapina. Zobaczymy, jak Lubi sobie z nimi poradzi. Sanji, nieźle Sanji mu poszło. Tak, Luffy cały czas myśli, że to są niedźwiedzie polarne. To tak naprawdę to są, jak wiecie, wielkie króliki. Gomu Gomu no Rifle. Nie wiem, gumowy rifle, czyli strzelba, jakby tak należałoby to poprawnie przetłumaczyć. Dobra, lapin jest ogłuszony. Co jest? Czemu ja walę w powietrze? Gin, lapinie, pieprzony. W sumie nie pamiętam, czy te króliki chyba potem przeszły na stronę. Dobra, nie pamiętam, jak to z nimi było. Ale coś kojarzę, że jakoś jednak koniec końców byli dobrzy. Okej, okay, tutaj miałem jakby boosta takiego do ataku. Jednak dopiero teraz się skapnąłem, że coś takiego tutaj jest, a przydałoby mi się to do walki z lapinami. Dobra. Chyba wystarczy już otwierania tych dróg. Mogę iść spokojnie po Nami-san. Okej, tam widzę, że będę mógł to głową uderzyć, gdyż już wcześniej takie drzwiczki otwierałem razem z Nami na plecach. Okej. No, i tu jesteś, Sanji, co ty tutaj robisz? Tak, teraz mam problem, bo zarówno Nami, jak i Sanji wymagają opieki medycznej, więc musimy się jakoś spiąć na samą wieżę, trzymając Sanjiego w zębach. Ale na końcu będzie czekał na nas lekarz. こいつは全身凍傷になりかけて、こんな格好で何のつもり？ すぐに湯を沸かしてぶち込んどきな。こっちは出血がひどいんだ。あばら6本と背骨にひび。俺がオペしていい？一番やばいのはこの娘だね。死にかけてる。
大丈夫だ。あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと直してやるから安心しな。 ダカパ、なんだよ。 わかったよ、助ける。 チョッパ、治療だ。